Hejka wszystkim, jestem Kinga Kompleksiara i jest dzisiaj ze mną Lena. I wiecie co nagrywamy? Zamieniamy się sobą. Dzisiaj będziemy się zamieniać makijażem, strojami, spróbujemy też fryzurą, także czekajcie do końca. Ja wezmę Lenę makijaż, tak. Lena weźmie mój makijaż, tak. Czyli będziemy się malować swoimi kosmetykami nawzajem. Dobra, więc mam nadzieję, że możemy już zaczynać. Niestety mój podkład jest na wykończeniu. Wybierany nieco. Dlatego przekroiłam go na pół i wybieram resztki, dobra, dopóki sobie nie kupię nowego. Dla pytających jest to ze Skin na 79. Wiecie, bo ja się opaliłam bardzo i widzicie, jaka jest różnica pomiędzy tym a mną. To jest taki kolor korektora, jaki mam. Więc możesz mi już dać swój. Korektor? Tak. Lena używa tylko korektora. Tak. Co się z nim stało? Bo ja wyciągam te gąbeczki, bo w nich się zbiera dużo tego korektora. Okay. I po prostu tak jest. Może w kamerze tego nie widać, ale jest naprawdę. Nie, no, ale proszę, zobaczcie na moje czoło. Zobaczcie, tu jest moje czoło, a tu jest ten podkład. On wyglądał na taki ciemny, on jest taki jasny. Nie, ja myślałam, że fajnie by było, gdybyś miał inny kolor skóry, a że mamy podobny. Nie, nie mamy podobnego. A bo ty sobie jako podkład nakładasz. Zapomniałam, że ty tylko korektor. Wiesz, że ja będziesz pomarańczowa. Ej, bo ja zapomniałam, że to jest korektor. Ja z przyzwyczajenia no, już podkład wiem, rozumiem. Masz jakąś gąbeczkę? Nie, nie mam. Taka przygotowana przychodzi na film. Oj, tam weź, no. Wyglądam jak... Opalona po Izraelu, wróciła, tak. Czy wy to widzicie, jak jest ciemne? Okej, dobra, dalej. Powiedz mi, co robisz dalej? Powiedz mi, jak nakładasz bronzer i gdzie i to wszystko i w jakiej kolejności? A ja potem jako korektor. O, zapomniałam. Boże, tyle rzeczy. Też na wykończeniu. No bo ja mam problemy z karnacją. I gdzie go nakładasz, powiedz mi? Karnacją musimy nałożyć w to samo miejsce, nie? To ja tak jak my nakładamy. Ja nakładam korektor na mojej niedoskonałości na policzkach obu. Czyli... Zobaczcie, ja ile to niedoskonałości. Ja ci pokażę. O, ja to tak mniej więcej robię. Czasami na brudkę tu. No i tak biorę sobie na paluszek, wklepuję sobie pod oczka tak delikatnie. A ty co robisz dalej, Lenka? Dobra, chwila, ja tutaj się skupię. Nakładasz pewnie powder. Nie, puder to na sam koniec, nawet po rozświetlaczu. What? Po nałożeniu korektora biorę bronzer. Biorę ten bronzer, strzepuję i nakładam tutaj, tutaj, tutaj i idę w górę. Tutaj. No i pokazam pod brodą. I potem jeszcze tylko trochę przynoszę. No i tyle. I teraz dawaj drugą stronę. Mi idzie tutaj lepszy make-up tutorial niż po prostu u mnie na kanale, naprawdę. Dobra, więc ja mam brązy. A ja teraz co? Właśnie. Teraz nakładasz, proszę cię bardzo, puder. A ja co robię? Bierzemy. Co nakładam po brązerze? Róż. Róż? No, czyli zaczynasz tak jakby od innej strony. Nakładam tak bardzo, tak tutaj i trochę zajeżdżam tak dotąd, żeby się do linii bronzera, powiedzmy. Ja skończyłam, ty już skończyłaś? Ja jeszcze trochę na powieki chcę sobie. Robisz oczy. Okej, okay, robię oczy. I ja najczęściej używam, to jest paletka z Too Faced Peach i... Moja ulubiona też. I używam tego, i Lena też pewnie. Ja też tego używam. No, chyba mamy dosyć podobne te makijaże, ale jednak, jak widzicie, ale, ja się dobra, i powiedz mi dokładnie, jak to robisz, bo ja ci zaraz powiem, jak ja dokładnie, w jakiej kolejności używam więc cieni. Ja najpierw właśnie biorę ten, tutaj, żeby było tylko więcej, aha, a tutaj na całą powiekę tak delikatnie. Okay, dobra, a ja co teraz? Pewnie rozświetlacz. Nie, rozświetlacz na sam koniec końców przed pudrem jeszcze tylko. I dobra, i tutaj nakładamy więcej. Nie powiem mi. Idziemy do środka. No, tak właśnie. Tutaj więcej i tak... Tak, o. I tak po całości generalnie. No. Okej. Okay. Kurde. Okej, okay, dobra. Zazwyczaj biorę taki lekki korektor jako bazę pod tak, te świecące. Tutaj. Patrz. Niespodziewane. Powiek to z mojej strony wszystko i teraz mi powiedz, co ja mam teraz. To dobra, zaczynamy od beżowego. Nakładasz go sobie generalnie na całą powiekę, tutaj wszędzie. Dobra. A widzisz, ja też kiedyś tak robiłam, że najpierw ten beżowy, widzicie, on tak jest nawet taki zużyty dosyć. A potem trochę tego jaśniejszego. Tak. A potem... Tak. I tak kiedyś robiłam, ale stwierdziłam, że ja robię tak cały czas, bo to jest taki dobry setting pod te kolory według mnie. I teraz ten jasny różowy i też na całość. A idzie go Anna też na całość. Co teraz? Mieszasz najpierw ten z tym, ten różowy z tym brzoskwiniowym. Tego różowego w ogóle użytego nie masz. I nakładasz go tutaj tak bardziej od końca i tylko tak w tym miejscu mniej więcej. Już skończyłam. Dobra.
I teraz bierzesz sam ten peach i nakładasz go w zagięcie powieki. To tak, tak, tak ambitnie. No dobra, okej, okay, rozumiem. Ja się lubię tak z tym, nie wiem. Teraz bierzesz na paluszek serdeczny ten cień i nakładasz go od środka do połowy. Okej, okay, od tym do połowy na powiekę ruchomą, dobrze. I gdy idziesz do połowy, to wiesz co robisz? To bierzesz palec z poziomu w pion i wklepujesz do góry. To ma sens. Teraz bierzesz pędzelek i tam, gdzie skończyłeś w połowie, po prostu blendujesz to z resztą. Wtedy przechodzi ci trochę na koniec. No i tą górę też tutaj z tyłem i z przodem minimalnie. I masz taki natural glow trochę, ale nie cały glow. Dobra, jest super. I teraz zawsze jak maluję ten pierwszy taki mocny cień, to maluję jeszcze dolną powiekę. Tym samym, najczęściej tym brzoskwiniowym. Teraz ty, Kinga, co robisz dalej? Żałuszki. Proszę bardzo. Roller Lash? Roller Lash. On jest dobry. A i wiesz jak ja maluję? Więc bierzemy nasz Roller Lash. To wtedy nie fajne, bo to tak wygładza, no, i wydłuża, a potem jak to robisz, to jeszcze rozdziela. Tak. Okej, okay, dobra, mamy gotowe więc rzęsy. Co ty teraz robisz? Czyszę brwi żelem po prostu. No. Coś takiego? Tak. A ty też. A nie, bo ty teraz też robisz brwi? Czy jak? Tak. Dobra, bierzemy. A ty co robisz? Proszę od razu. Dlaczego? Ja nie mogę tak jednocześnie gadać. Ja robię rzęsy później. Mam tutaj tusz z Maybelline. Nakładam go po prostu normalnie, tak jak nakładasz tusz najzwyczajniej na świecie. Żeby wjechać w te rzęsy. O tak. Teraz powiedz mi, co ja robię. Dobra, więc teraz, kochana, bierzesz bronzer z Anastasia. Czemu ty mi go nakładasz przy ustach prawie? No bo idę tak i tak tutaj kończę. O, Christers. Ale tak się... Tak, ale ty masz shaped twarz wtedy. Okej, więc teraz ponownie róż Kalifornia. Nie, ja ci nałożę tak, jak ja nakładam i ja dużo na te policzki kładę. Oprócz tego nakładam go tak trochę w miejsce tego bronzera i tak tam gdzie... Boże, kryzolko. Mamy róż, mamy bronzer, teraz weźmiemy sobie rozświetlacza Fenty Beauty. Lena ma taki sam chyba. I ja to też dosyć dużo go biorę. Ja szczerze wam powiem, że ja dużo nakładam kosmetyków na siebie, ale myślę, że to w miarę naturalnie wygląda. Ja nie nakładam dużo. Ja się lubię malować. Czy ty mi nałożyłaś rozświetlacz tutaj? Tak, tutaj trochę. Ja nie rozumiem osób, które nakładają na całą długość nosa. A ja zapomniałam, ja nie mogę dodać różu. Ja nakładam tylko na czubek. Na nos, tak jak ty. A, no właśnie. Teraz ty będziesz miała rozświetlacz i bierzemy. Mam taki nowy w sticku, jeszcze go nie używałam, ale wypróbuję go na tobie. Tak, okej. Okay. Teraz wiecie, co ja zrobię palcem, to po prostu wklepię. O, ja na pewno tak mniej więcej czuję tą kość, ale... Się. Co robisz dalej? No, mi to tylko pomadka została, ale nie mam. A, mam. Błyszczyk z... Błyszczyk. Z Fenty Beauty. Fenty Beauty. No dobra. Trochę go mniej nakładam, ale... Ja nakładam tak więcej, bo on mi się wchłania bardzo szybko, bo mam strasznie suche usta ciągle. Ty nakładasz... Dam ci to, co miałam dzisiaj, taka różowa szminka. Okej, okay, dobrze. Ładno, wygląda jak taki błyszczyk trochę. Dobra, już Kinga, jest dobrze. Jeszcze u ciebie ostatnia rzecz, w sensie u mnie, u ciebie, u mnie. To jest puder. Bierzemy puder. Ostatnia rzecz, tak jak ja nakładam go tutaj pod oczy. Teraz pod nos. Serio, to jest bardzo dziwne, że na brodę. Na koniec jeszcze nakładam. Pomijając rozświetlacz. I na czoło. Więc chyba makijaże mamy już skończone. Tak, makijaże mamy skończone. Co z tego, że wyglądamy praktycznie tak samo na końcu, ale... Więc teraz zostało nam się przebrać. I fryzurę. Ja bym ci zrobiła taką fryzurę, jaką miałam dzisiaj. To ja wiecie, jak ja zrobiłam dzisiaj swoją fryzurę i wczoraj też. Stwierdziłam, że jest super i żeby wychodzić tak na co dzień. Wzięłam wszystkie włosy do tyłu, ale z racji, że ja mam krótsze włosy z przodu, jak biorę je do tyłu, to wystarczy, że tak sobie machnę i mi wychodzą te krótsze. To Kindze weźmiemy trochę tutaj z przodu takie pasemka najpierw, sorry, dobra. Nie wiem ile. Tutaj zaczesujemy. Masz szczotkę. Zaczesujemy, nie, bo to ma być właśnie taki messy, ja nie używam szczotki do tego. Dobra, bierzemy i robimy takiego koczka, który u ciebie wygląda jak pieczara, jak taka czapa trochę. No i mamy fryzurę na mnie. Super, i teraz ty mi na ciebie. Więc ja mam prościutkie włoski na tak zwanego Jezuska. Widać tą zmianę, nie? Że ja w Lenę, a Lena tak pewnie. Ej, no bez sensu, w sensie tylko ty bardziej, tylko ty wyglądasz jak ja. Ja wyglądam jak jakaś Agli skier. Ty możesz przystąpić szare po prostu, jak nic. Dobra, zmieniamy się. 3, 4. Jej, przebrałyśmy się. I zobaczcie, ja jestem Lena Kotyszewska,
A to jest słodka kinia. Okej, kochani, to by było na tyle. Mamy nadzieję, że ten filmik wam się spodobał. Jeśli chcecie więcej takich filmików z innymi osobami, na przykład ze stewardem mogę się zamienić rzeczami, makijażem. Piszcie propozycje, z kim mam się zamienić. Dajcie znać, jak Lena się spisała, jak ja się spisałam. Okej, więc żegnamy się i wysyłamy buziaczki. Ja byłam Lena. Ja to była Kinga, tutaj z mojej strony, tak. See ya!